O nie. Co to się stanie? Lecimy coś ponagrywać. Wcześniej sobie tylko tranzyta przepalę. Przepalimy tranzytka. Zobaczymy, czy w ogóle chodzi. Paliwko zatankowane za 250 zł. I takie 250 zł, kurde, wlałem paliwa i jeszcze brakuje. Z 350 zł bym musiał dać, żeby zatankować do fulla. No niestety. Działa. Maszyna żyje. No, czyli po prostu nie domknęli drzwi. Dobra, niech se chwileczkę pochodzi. Co się miacz? Co chcesz? Co tam wpierdzielasz, no? Chlebek? Asiu, chodź do mnie. Chodź, chodź. Ściemniaczu. No. Dobra. Może byśmy przepalili MRF-a. Wreszcie mu olej wymienili. O, jaki tu jest syf. Ostatnio tutaj dość sporo grzebałem. Muszę tu posprzątać, kurde, bo... Co to się stanie? Nagle zdech. No gaźnik pewnie, kurde. Gorzej jak się będę musiał wracać. Teraz jest tak fajnie ustawiony, że bez butów można palić. Dobra. Jedziemy. 170. Jedynka. Thank you.
zapomniałem lewarkę od... Ojej! Zapomniałem sobie lewarkę od hamulca nożnego przeregulować. Jest fajnie, bo nie trzeba nic podrywać ani nic. Po prostu gaz i sam leci na koło. Dwójeczka, trójeczka to tylko i wyłącznie z gazu. Nie trzeba się tam jakoś kurde szarpać z tym motorem albo coś. Leci po prostu. Jedyneczka i tylko patrzcie sobie, przykręcę sobie tyle. Od razu na koło. Uwaga, dwójeczka. Po prostu deczko gazu i leci. O. Trochę się tak niebezpiecznie czuję, bo no nie jestem ubrany, no. Jak wywalę się na takich kamieniach, no to troszeczkę będzie boleć. Spróbujemy może jakiś podjazd albo coś. Wyjeżdżone. Dużo osób próbowało. Ale to jest górka taka, mogę wam powiedzieć. Nic ciekawego. Bo taką 170 to się już zrobi podjazdy jak na takiego większego crossa. Dobra, przyjechaliśmy. Sprawdzę, że mi to cieknie spod dekielka, ale nie widzę nic. Jest zajebiście. To mi się lekko minimalnie od góry pokazało, ale też nie jest źle. Nie chcę dociągać tych śrub tak na fulla, na maksa, bo potem jest je ciężko odkręcić. No, kto ma takiego pita na takiej głowicy lub na tej głowicy, ogólnie na takiej głowicy, to wie, bo to są imbusy i jak się je dokręci, jest tam o-ring, on spuchnie od temperatury i sam się uszczelnia od tego oleju, więc nie wiadomo jak, lepiej nie opłaca się, nie radzę dociągać tej śruby, bo potem może być problem z odkręceniem, a one są schowane, więc przecinek odpada wtedy. Chyba, że chcecie sobie dekielek rozwalić. Dobra, popuszczone. Śniemy do czegoś, żeby spuścić. I teraz trzeba uważać, bo będzie olej naprawdę gorący. A, już mnie parzy. Sakreble. Parzy mi korek, a co dopiero olej. Więc nie radziłbym się oblać. Jest. To jest fajne, bo mam korek z magnesikiem i wyłapuje co nieco tego, tych opiłeczków. Aluminium pójdzie oczywiście, no ale opiłki, co robią większe szkody, to zostaną na korku, bo to jest silnik z 2019 roku już. Te najnowsze Kayo. Ach kurde, gorące wszystko. Poczekamy chwileczkę. Jest tu troszeczkę taki drobiusieńki opiłeczków, więc źle nie jest. Dobra, niech się to pozlewa. Dobra, tu mi się jeszcze olej leje, ale w międzyczasie wam pokażę, jaki filtr będę zakładał. Nie będę zakładał taki filtr, jak jest do K170, lecz filtr taki. Ten na początku się sprawdzi, bo wam wyłapie te grubsze opiłki. Ale potem jak już wiecie, że macie tam czyściutko w silniku, w sensie po pierwszych dwóch wymianach można powiedzieć oleju,
te wszystkie wam opiłki jak wyłapało, zaleczałbym taki olej, to znaczy taki filtr oleju. On jest od silnika Daytona 150-190. Dlaczego taki filtr? Bo on już naprawdę wam dokładnie przefiltruje te wszystkie opiłeczki, takie już naprawdę super drobniutkie opiłki zostaną na tym filtrze, nie pójdą dalej do dalej, nie będą krążyć po silniku. Więc zamontujemy sobie od ECF-a, to macie nawet od ECF-a. Zaraz wam przyniosę i pokażę wam jeszcze jedną rzecz, którą warto wymienić przy takim silniku. Dla reguły na początku, jak ktoś nie umie zbyt dobrze odpalać, albo jak już mu odbija kopek, zaraz wam pokażę, jaką jeszcze tu można byłoby część, która jest o wiele mocniejsza i zapobiegnie wam tam z temu rozwaleniu się zbytnio szybko tryb. Zębateczki pod kosz sprzęgła. Ta jest zębatka od SK170 oryginalna. Tak to wygląda. A ta zębatka jest od Daytona 190. Oczywiście wszystko pasuje, ponieważ pan MRS to wszystko sprawdził, zanim kupił. I ogólnie dla was chciałem przetestować, więc no, nie ukrywajmy, ta zębatka kosztuje tak ze stóweczkę. Chyba stówkę, nie pamiętam już dokładnie, ale gdzieś tak stówkę kosztuje. A ta oryginalna od 170 właśnie nie pamiętam. Jakby co, ona pasuje od MRF-a 140. 140 ogólnie w górę ta zębatka pasuje, lecz jak coś, to nie kupujcie zębatek od ZS155, bo tam jest ogólnie drobniejszy, tutaj drobniejsze są te zęby i one są takie jakieś gorszej jakości. Nadziałem się na to niestety kiedyś, no i dlatego przestrzegam przed tym. Na zdjęciach niby tam pokazuje, że niby jest taka sama, ale w rzeczywistości są zęby drobniejsze i bardziej podatne na rozwalanie się, a to są takie zęby większe, grubsze. Jak zobaczycie, ta zębatka od silnika Daytona 190, bo ja kupiłem akurat do 190, jest wyższa o takie 2 mm, 3. Tak samo zęby, nie wiem czy to będziecie widzieć, zęby też są wyższe o taki milimetr. Szersze te zęby, ogólnie są o milimetr i tutaj dołem tak samo nie jest ścięte tak jak tu, tylko jest ogólnie taka faska jeszcze została, tak jakby pół zęba. O, dzięki temu ta zębatka będzie na pewno mieć mocniejsze zęby niż przy tej, lecz tak czy inaczej tutaj dołem bym na to nie zwracał głównie uwagi, bo zębatka się zużywa gdzieś tak od połowy w górę kosza się te zęby kruszą, więc to, że ona tu już jest milimetr wyższa w stronę kosza, to już sprawia to, że na pewno ta zębatka będzie mocniejsza i dłużej wytrzyma niż oryginalna od 170. No. No i tak. Wykonanie jest, no, z tego co widzę, no, na takim samym poziomie. Nie widzę tu żadnego premium, lecz po kolorach i ogólnie widać, że z jakiegoś innego stopu metalu jest zębatka od 190 Daytona, z innego stopu niż ta od K170. No więc no, jak ktoś ma taki silnik właśnie tutaj 170, radziłbym od razu wymienić tą zębatkę, założyć taką większą, no większą, taką od, no niestety no jest droższa. No ale wierzcie mi, spłaci się wam to, jak, bo jak wam szczelą tutaj zęby, nie zauważycie tego i pomiela wam to tam tłok, opiłki potem z tej zębatki, no to macie cały secik do wymiany, tam tłok, cylinder i to wszystko. Więc no, mi się wydaje, że lepiej zainwestować tą stóweczkę, wymienić tą zębatkę tam po jakimś czasie, bo nie od razu, bo na chwilę wytrzyma ta zębatka, więc ileś tam odbić wytrzyma. Ale tak niedługo po, jak wam strasznie odbija kopek, to radziłbym zainwestować w taką. Tak samo a propos tego filtra oleju, też radziłbym kupywać takie filtry od Daytona 190 niż te oryginalne. No nie mam, żeby wam pokazać te na siatce, chyba że wyciągnę, to jeszcze zrobimy takie porównanie, pokażę wam jeden i drugi. Filtr od K170, no ta sama praktycznie cena, ale według mnie o wiele lepszy filtr jest ten tekturowy niż na siatce, lepiej wam to przefiltruje. No
Tam na jak macie nowy silnik, to pierwsze dwie wymiany na siatce możecie pociągnąć. A potem, no niestety, najlepiej bym polecał taki zainwestować na gąbce. Wiem, że jest dużo Januszów i powie, że tamten na siatce jest o wiele lepszy pod względem takim, że się można tam kompresorkiem dmuchnąć, wyczyścić go i założyć go znowu. No niby tak, jak dobrze to zrobicie, wyczyścicie w benzynie, wypłuczecie, potem wydmuchacie, żeby nie było tłuste, to wtedy się te opiłki odlepią, od filtra dobrze wydmuchacie, no da się go jeszcze tak podratować, że te na siatce pociągniecie ze trzy wymiany bez wymiany filtra, ale czy warto? Według mnie no, na pierwsze dwie wymiany, gdzie silnik jest na dotarciu i mogą tam występować trochę większe opiłki, tak, więc mi się wydaje, że taki filterek to jest bardzo dobra opcja. No, wiem, że dawno nie było jakichś tam poradników ani nic w tym stylu, myślę z tym ruszyć za niedługo, chociaż nic nie obiecuję, bo ostatnio to mi z tego obiecywania nic nie wyszło. Więc głosujcie na mnie, na prezydenta. Na prezydenta albo na kogoś innego, bo wiecie, oni też obietnice. O. Dobrze, że podłożyłem sobie szmatkę, to wtedy mi się to nie wylało wszystko na dół, bo na, wierzcie mi, tu jest wszystko na pełne. Sprężynka. Ściągniemy to na dół. Cyk, cyk. Włożymy szmatkę, żeby wpiła ten olej. Nie ma tragedii, no. Było tylko parę takich drobnych opiłeczków aluminium. Jeszcze nic złego. To jeszcze na dotarciu było, więc wymieniłem sobie. Dopiero druga wymiana oleju jest, więc jeszcze coś tam, co zostało na dnie po prostu tego silnika, co nie zlałem z poprzedniego razu, to mogło siedzieć i nie pociągło tutaj do filtra, nie? Filter jako tako też jest w miarę czysty. Oj, chłop siurcyło mnie. W miarę czysty, też nie ma za bardzo opiłków. No, też jest w miarę czysty. Więc tragedii nie ma. Tragedii nie ma, panowie i panie, jak mnie jakieś oglądają. Będę zawsze to podkreślał. I teraz wam pokażę różnicę między filtrami. On jest niby zaprojektowany, że ma wyłapywać wam teraz nawet te najdrobniejsze opiłki. Ale ja temu filtrowi nie ufam. Nie wiem, no po prostu no, nie ufam mu. Tu mogą, dlatego że, patrzcie, tu mogą wam przelatywać jakoś opiłeczki bokiem. Więc no, no nie ufam, no, nie ufam temu filtrowi dokładnie. Tu tak samo, tak nie dolega, dobrze. Z tej strony dolega. Więc no nie ufam temu filtrowi, zawsze coś tam może przelecieć. Chociaż nie ukrywam, że może być szczelny, no ale nie musi. Ten jest właśnie pod tym względem dobry, że jakiś Janusz to jeszcze go może, wiesz, może go wziąć, umyć w benzynie, a potem, żeby po prostu odtuścić dobrze, a potem przedmuchać kompresorkiem i wielokrotnego użycia. A ten niestety, no nie ukrywajmy, tak czy inaczej on jest jednorazowy. Ja tu nie będę oceniał. Filtry jako tako są praktycznie takie same. Ten ogólnie jest taki jakby wyższy, ten na sprężynkę, to miejsce jest takie jakby wyższe. Braciak już zakładał ten filtr, więc pasuje na pewno. Zaraz sprawdzimy, bo może się okazać, że zaraz nie będzie pasować. Więc to kładziemy na boku. Tamten filtr będzie zapasowy. Ja bym czasami przyjanuszował coś. Sprężynka jest czyściutka. Jeszcze dmuchnę kompresorem dla pewności, bo na oko to... Tu musi być czyściutkie wszystko. Dobra. Wkładamy sprężynkę. I tu jest najgorsze, jak to tam wsadzić, żeby to nie spadło. No, to jest właśnie to, że ta sprężynka spada cały czas.
Zrobimy inaczej. O, tak. 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 Jest. Elegancko. Teraz filterek oleju. I pamiętajcie, napisem tak jak się czyta, ze względu takiego, że tu jest dziurka. Ta dziureczka ma się zgrać z dziurką tutaj na dole w karterze. No w deklu bocznym. Więc bracia go kiedyś to założył to odwrotnie. Nie wiem jakim cudem na to wpadł, ale założył to odwrotnie. Przestrzegam przed tym. Samu nie wiadomo jak tego nie dowalajcie, bo potem może być problem z odkręceniem. Ja nigdy nie używam praktycznie klucza dynamotrycznego. No, już długo w tym siedzę, więc możecie tam mnie krytykować. Siedzę w tym długo, jeszcze nigdy śruby nie przekręcił. Chyba, że jakiś Janusz przede mną robił i dowalił śrubę tak, że potem jak ja dokręcałem, choćbym dokręcił 5 Nm, no to by się zerwała. Wcześniej się go powinno namoczyć w oleju. Czego nie zrobiłem, a nie chce mi się teraz go wyciągać. Ponieważ no dlaczego się powinno go namoczyć? No żeby potem przepuszczał. Kurde, chyba że zrobimy tak, ale no nie mam do czego spuścić. Dobra, pokopię troszeczkę, żeby pociągu olej, on się namoczy i powinno być ok. Dobra, nie będę kombinował. Nalałem sobie do starego pojemnika z Motula. No nie takie dokładne, mam 750, delikatnie mniej nalałem, tak, nalałem 720, 730. 720 około, można powiedzieć, tak nalałem paliwa, to znaczy oleju. Ze względu takiego, że nigdy na 100% nie spuści się tego oleju. Więc no jest tyle, a nie inaczej. Nie chcę nalać za dużo, bo co za dużo to niezdrowo. Jak nalejemy za dużo, to będzie się pit grzał. A jak nalejemy za mało, to pić się będzie grzał i będzie niestety mógł się zatrzeć. A za dużo no to będzie wam kopcić. Nie będzie za dużo oleju, bo gdzieś ten olej będzie musiał pójść, nie? Będzie odma się przytykać i niestety będziecie mieć problem taki, że będzie wam prawdopodobnie olej brał, bo się po prostu utopi silnik i będzie tak, a nie inaczej. Dobra. Niech sobie filtr trochę namoknie teraz, chwileczkę. Zaraz wam pokażę, co to. Aha, dobra. Bo to mam z tej szmatki, muszę to przetrzeć. To mi nakapało jak wyprostowałem motor. Muszę to wszystko poprzecierać, żeby potem wiedzieć, czy będzie mi się lało, czy mi się nie będzie lało. Teraz wam pokażę ten moment, bo dużo osób też nie wie, gdzie jest ten moment do odpalania. Wam pokażę teraz. Jedziemy kopkiem w dół. Teraz jest kompresja, bo jest ciężko. O kurde, ręcznie tego nie zrobię. Oj. Jebana. O, i teraz mi kopek przeskoczył. Taki jakby martwy punkt był przez sekundę. Jak jeszcze wam zaraz pokażę jeszcze raz. Jedziemy kopkiem w dół. Schodzi nam w dół. Schodzi w dół. Teraz się zaczyna kompresja. I naciskamy, naciskamy, kopek naciskamy, naciskamy. Aż przeskoczy tak lekko. Uwaga. I... I teraz w tym momencie przeskoczył lekko i wiemy, że jest tłok w górnym martwym punkcie. I wtedy cofamy kopek na maksa do góry i kopiemy raz, a porządnie. Najlepiej bez gazu. Chyba, że macie źle gaźnik ustawiony, to wam nie odpali bez gazu. U mnie jest to dobrze ustawione, więc wam pokażę, nie będę gazował.
I teraz radza porządnie. Widzicie? I odpala i kopek mnie nie odbija. I znowu jedziemy kopkiem. O, teraz już mam zaczyna się, jest kompresja. Naciskamy kopek. Naciskamy i... O, i przeskoczył. Teraz tak leciutko przeskoczył, to znaczy, że znowu mamy górny martwy punkt. Dajemy do samej góry. I kopiemy raza porządnie. Chyba, że macie, no trzeba będzie trochę dać gazu, ale wtedy może wam kopek odbić. Najlepiej jest kopać bez gazu. Ale to trzeba raz energicznie kopnąć. Czy macie 140, 150, 160 czy 170? Raz a porządnie. I pali. Widzicie? Po prostu na pewno jak zobaczycie sobie to ręką, tylko oczywiście najlepiej sobie zapłon wyłączyć, żeby wam nie odbił kopek, abyście to za szybko robili. I żebyście sobie ręki nie złamali, więc najlepiej może zapłon sobie wyłączyć. Ale zobaczycie, możecie to zrobić ręcznie, na pewno wyczujecie ten moment u siebie przy swoim picie. Po prostu naciskacie, o teraz... Teraz mam słów sprężania. Ogólnie spręża mi teraz. O, spręża, naciskam. Po, przeskoczył kopek. I teraz mam górny martwy punkt i mogę odpalać. Jedziemy w dół i znowu mamy kompresja. I cyk, przeskoczył, górny martwy punkt jest. Zaraz wam pokażę nogą, bo tego ręcznie nie da rady zobaczyć, jak, co się stanie jak miniecie, bo ręką jest za lekko. Jeszcze raz, spadł mi kopek, naciskam, o teraz jest sprężanie, naciskam, o, przeskoczył kopek, cofam na samą górę i... I możemy jechać. Tu jest to właśnie, że mam teraz idealnie gaźnik ustawiony i wszystko. I strasznie lekko się kopie, bo wcześniej naprawdę ciężko się po prostu, ogólnie o wiele ciężej mi się odpalało. A teraz jest ustawione wszystko idealnie i powiem wam, że nawet nie czuję w ogóle kompresji przy jak kopię z górnego martwego punktu. Bo jak nie będę chciał kopać z górnego martwego punktu, no to z GMP, jak to mówią. O, przeskoczył mi kopek, daję do samą górę. I teraz ogólnie jest coś takiego, że jak jedziecie, kopniecie, to ogólnie, jakby to wam wytłumaczyć, tłok nie spręża wam mieszanki. Och, jak ja nienawidzę tłumaczyć. Powiem wam tak. Czasami jest tak, że wam odbija kopek, ponieważ dużo osób próbuje kopać, gdy tłok się spręża, po prostu idzie w dół, spręża się i wtedy jest najciężej odpalić, bo po prostu musicie pokonać nogą tą siłę sprężania, rozumiecie, nie? Ale jak kopiecie z górnego martwego punktu, to jest tak jakby górny martwy punkt to już jest tak jakby zapalenie mieszanki i tłok idzie w dół, rozumiecie? Wtedy jest najlżej odpalać i najlżej jest naciskając... Najlżej jest kopnąć. O, tak chyba najprościej to mogę wytłumaczyć. Najlżej jest kopnąć. Po prostu jak kopiecie, to wtedy tłok idzie wam w dół. Po prostu rozpędzacie tego tłoka nogą, a potem on bezwładnie sam leci do góry i zapala mieszankę i powinien już sam odpalić. Po prostu rozpędzacie tłoka w dół i on się cofa, zapala mieszankę i startujecie, a niektórzy, jak nie będziecie kopać z górnego martwego punktu, to może dojść do tego, że po prostu tłok już się cofnął, już leci wam do góry, zapala mieszankę, a wy jeszcze nie nacisnęliście w dół i silnik rusza i wali wam kopkiem, kurde, po nodze. Chyba tak mi się wydaje, że najprościej jest to wytłumaczyć. No nie wytłumaczyłem wam na pewno nic, no kurde, no nie umiem tłumaczyć. Jak zrozumieliście, napiszcie w komentarzu. Jak nie zrozumieliście, a ktoś potrafi to jakoś łatwiej wytłumaczyć, no nie dam rady łatwiej tego jakoś wytłumaczyć. Niech napisze w komentarzu, może inni zrozumieją. No. Ale ewentualnie bym musiał, jak będziecie chcieli, zrobię wam jeszcze jeden filmik. Pokażę wam pracę czterosuwa na filmiku
i pokażę wam, co się dzieje w danym momencie, jak kopiecie z górnego martwego punktu. Dlaczego wam jest łatwiej odpalić z tego położenia kopka. O, tak, tak. No, teraz mi się wydaje, że jest zrobiony motor przyjaźnie dla użytkownika. Pit 170, bo wcześniej to aż ja się bałem odpalać tego pita. Dobra, bo mi się paliwo zamknie i kończymy ten odcinek. Będziecie chcieli, tak jak mówiłem, żeby wam lepiej to wytłumaczyć, jak odpalać z górnego martwego punktu, żeby wam to zobrazować na jakimś filmiku, żeby wam pokazać to pracę czterosuwa, co się dzieje podczas kopania z górnego martwego punktu, a co się dzieje, jak kopiecie źle i dlaczego wam kopek odbija, dlaczego tam te zębatki nie działają. Bo jest za duże obciążenie, dlatego, bo tam teoretycznie powinno być coś takiego, że jak kopiecie, wam kopek odbije, to powinny takie zadziałać takie zębatki, które są w jedną stronę i one powinny wam odrzucić kopka i nie walnąć w nogę, ale wierzcie mi, jest za duża kompresja, żeby to zadziałało. Jak była mniejsza trochę kompresja, to ta grzechotka by zadziałała, ale niestety przy tych pitach jest zbyt duża kompresja, by to zadziałało. Czasami to działa, czasami to nie działa, ale przeważnie jest coś takiego, że dostaje się kopa w nogę, dziecko płacze, ojciec jest niezadowolony, pita sprzedaje się. No, dobra. Koniec. Ja się z wami żegnam, idę montować ten filmik dla was, więc na razie, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1.